Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji to przemysł i usługi we Francji. I zanim zaczniemy o tej Francji mówić, chciałabym, abyśmy powiedzieli sobie, czym jest przemysł i czym są usługi. My już wiemy z poprzedniej lekcji, że gospodarkę narodową dzielimy na trzy sektory. Rolnictwo, przemysł i usługi. W takiej kolejności. Wiemy, co to jest rolnictwo. A co to jest przemysł? Na dobrą sprawę musicie wiedzieć, że my każdego dnia korzystamy z produktów, które są wytworem przemysłu. Jeżeli otworzymy lodówkę, to mamy produkty przemysłu spożywczego. Sama lodówka jest produktem, który stworzył przemysł, ale nasze ubranie, biżuteria, kosmetyki, podręczniki, telefon czy komputer, z którego korzystacie, to wszystko są produkty przemysłowe. Natomiast co dzień korzystamy z usług. Kiedy jesteście w szkole, korzystacie z usług edukacyjnych, kiedy idziecie do lekarza, z usług zdrowotnych, służby zdrowia, sądownictwo, ale również usługi to handel, to sklepy, to usługi turystyczne, hotelarstwo, knajpki, do których pewnie lubicie chodzić z rodzicami, czy kawiarnie, lodziarnie. To wszystko, moi kochani, usługi. No to proszę Państwa, po kolei. Czym jest przemysł? Przemysł to drugi sektor gospodarki narodowej, który zajmuje się produkcją dóbr materialnych. Jakich? Jak już powiedziałam, ubrań, jedzenia, produktów spożywczych, odzieży, samochodów, ale również produktów, które służą innym zakładom przemysłowym, na przykład maszyn. I teraz pytanie, z czego zakład przemysłowy produkuje swoje produkty? No, bardzo często z różnych zasobów naturalnych ziemi. Nie wiem, z drewna, a może z ropy, albo z węgla, albo z żelaza, tak, ze stali. A więc, moi kochani, żeby przemysł mógł produkować, musi pozyskać te zasoby. A więc przemysł to jest wydobycie zasobów, pozyskanie zasobów naturalnych ziemi i przetwarzanie ich w różne dobra. Ale przemysł to również pozyskiwanie zasobów energetycznych i produkcja energii elektrycznej. Proszę Państwa, bez prądu nie dalibyśmy rady i byście nie oglądali teraz tej lekcji. Ale również przemysł to dostarczanie wody czy odprowadzanie ścieków. To też jakby zaliczamy do przemysłu. Najbardziej rozbudowaną częścią przemysłu jest przetwórstwo przemysłowe, czyli pozyskiwanie surowców i przetwarzanie ich w różne dobra. I takimi ważnymi działami przemysłu są przemysł spożywczy, produkcja artykułów spożywczych i napojów, przemysł włókienniczy odzieżowy, czyli produkcja materiałów i produkcja odzieży, produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych, leki, kosmetyki, ale to nie tylko, to proszę Państwa, farby, lakiery, to chemia gospodarstwa domowego i tak dalej, chemia przemysłowa i tak dalej, i tak dalej. Produkcja metali i wyrobów z metali, czyli huty, w których produkuje się stal, ale również zakłady, które budują narzędzia, czy jakieś, nie wiem, kontenery. Produkcja maszyn i urządzeń, tutaj znowu potrzebna jest stal, z której budujemy różne maszyny, urządzenia. Produkcja środków transportu, samochodów, statków, pociągów. No i przemysł elektryczny, elektroniczny, produkcja chociażby komputerów, telefonów i szeregu innych rzeczy, bez których nie umiemy żyć. No to przyjrzyjmy się Francji. Francja jest krajem, który leży w zachodniej Europie, między Oceanem Atlantyckim a Morzem Śródziemnym. Do Francji należy Korsyka, ale uwaga, Francja miała kolonię i teraz Francja ma terytoria zależne. To są dawne kolonie, które są autonomicznymi krajami, ale w jakimś sensie zależą od Francji. Takimi terytoriami zależnymi są Gujana Francuska w Ameryce Południowej, Martynika i Gwadelupa. Francja jest krajem o powierzchni ponad 550 tysięcy km kwadratowych i liczbie ludności prawie 63 miliony. Natomiast gęstość zaludnienia to około 114 osób na kilometr kwadratowy, czyli mniej niż Polska. No już wiemy, że Francja ma nowoczesny przemysł, to zastanówmy się, jakie są podstawy do tego, aby w ogóle przemysł we Francji się rozwinął. I uwaga, podobnie jak w większości krajów Europy, zaczęło się od surowców mineralnych. Pamiętajcie, że surowce mineralne jakby są takim pierwszym czynnikiem, który generuje rozwój przemysłu. I okazuje się, że Francja ma węgiel kamienny, ma gaz ziemny czy rudy żelaza. I co? Rozpoczęło się górnictwo. Rozpoczęły się kopalnie, które wydobywają węgiel, wydobywają rudy żelaza. A jeżeli tak, to pojawiają się huty żelaza, czyli produkcja stali. Następnie, no oczywiście, elektrownie.
Więc to było początkiem rozwoju tego właśnie przemysłu. Ale uwaga, do rozwoju przemysłu przyczyniły się też świetne warunki rolnicze Francji. Francja jest bardzo dużym krajem, o bardzo dobrych warunkach do rozwoju rolnictwa. W związku z czym, moi kochani, płody rolne, które były produkowane w rolnictwie, były świetnym produktem do przetwarzania w przemyśle spożywczym. No i musimy wiedzieć, że Francja jest znana chociażby z produkcji wina, czy z produkcji serów, ale również z produkcji wyrobów tekstylnych, chociażby len produkowany we Francji, i odzieży. Oczywiście, ponieważ Francja jest krajem wysoko rozwiniętym, to wiem, że na świecie jest taka tendencja. Kraje najbogatsze rezygnują z tego przemysłu tradycyjnego, czyli z tych kopalni, z tych hut. Dlaczego? To wymaga dużo pracy, degraduje środowisko, jest niebezpieczne, więc kraje wysoko rozwinięte rezygnują z takiego przemysłu, inne kraje rozwijające się ten przemysł przejmują, a kraje wysoko rozwinięte wchodzą w przemysł zaawansowanych technologii. Czyli przemysł, który opiera się na nowoczesnym myśli technicznej, na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie nauki i techniki, to wymaga potężnych nakładów finansowych, bo trzeba mieć laboratoria, różne miejsca do testowania, sztab ludzi, którzy będą tworzyć nowe wynalazki, ale to zarazem przynosi potężne zyski. I tak, proszę Państwa, nasza Francja specjalizuje się chociażby w produkcji środków transportu i to są między innymi samochody. Na pewno znacie takie marki jak Peugeot, Renault czy Citroën, ale również samoloty, Airbus, również sprzęt kosmiczny, jak również pociągi. Znana francuska kolej TGV, czy helikoptery Caracale, czy wojskowe samoloty Mirage. Czyli już wiemy, że środki transportu. Ale proszę Państwa, Francja jest znana z wyrobów chemicznych czy farmaceutycznych. I uwaga, efektem produkcji przemysłu chemicznego są opony. I na pewno znamy znanego producenta opon Michelin, ludzika Michelin, prawda? No właśnie, czy francuską firmę produkującą kosmetyki L'Oréal. Produkcja sprzętu optycznego, produktów farmaceutycznych, to wszystko Francja również. I teraz, moi kochani, domyślamy się, że produkcja towarów zaawansowanych technologicznie wymaga współpracy z naukowcami, z ośrodkami badawczymi, z laboratoriami i to powoduje, że we Francji powstają technopolie. Czyli są to obszary, gdzie koncentrują się ośrodki naukowe i zakłady, które korzystają z pracy chociażby tych ośrodków. I w takich technopolii we Francji jest całkiem sporo. Oczywiście, że tradycyjny przemysł we Francji też będzie się rozwijał, chociażby ten, o którym już powiedziałam, produkcja serów i produkcja win. Mówi się, że Francja produkuje tyle gatunków serów, ile jest dni w roku, ale oni produkują tych serów znacznie więcej. No to idziemy dalej. O przemyśle Francji sobie poopowiadaliśmy, to teraz usługi. Co to są usługi? Trzeci sektor gospodarki narodowej, który nie produkuje towarów. Usługi to świadczenie czynności osób i firm na rzecz innych osób bądź firm. Jeszcze inna definicja to zaspokojenie potrzeb ludzi, instytucji, firm. Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, zaspokojenie potrzeb żywieniowych, zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, leczniczych, tak? Wypoczynkowych, usługi turystyczne, rekreacyjnych, zdrowotnych, czyli jakieś siłownie, jakieś, nie wiem, dietetycy, sanatoria i tak dalej, czyli to wszystko to jest usługa. Pamiętajcie, usługi nie produkują produktów. Usługi to jest świadczenie czynności. Kiedy ja idę zrobić sobie paznokcie, to znaczy, że nikt nie produkuje produktu, ja mam paznokcie, lakier jest wyprodukowany, pani nakłada lakier na moje paznokcie, czyli świadczy mi usługi. Kiedy ja idę do knajpy, nikt nie produkuje dla mnie mięsa, bo to mięso jest kupione, ktoś dla mnie to mięso przygotowuje, czyli świadczy mi usługi gastronomiczne. No właśnie, w krajach wysoko rozwiniętych zatrudnienie w trzecim sektorze, czyli w usługach, jest największe. Dlaczego? Proste. Jeżeli rolnictwo jest dobrze rozwinięte i przemysł jest dobrze rozwinięty, to one są nowoczesne i zmechanizowane. Czyli tam nie ma dużo ludzi, tylko jest dużo maszyn. Natomiast jeżeli jest duże zatrudnienie w usługach, to znaczy, że jest duże zapotrzebowanie na te usługi. To znaczy, że jest dużo pań, które robią paznokcie, bo dużo kobiet chodzi robić sobie te paznokcie. To znaczy, że jest dużo restauracji, bo dużo ludzi chce jeść w restauracjach. To znaczy, że jest dużo prywatnych szkół językowych, bo ludzie chcą się uczyć w szkołach językowych.
językowych. To znaczy, że jest dużo siłowni, bo dużo ludzi z tych siłowni korzysta. Ale uwaga, jeżeli dużo ludzi robi paznokcie, korzysta z siłowni, czy je w knajpach, to znaczy, że społeczeństwo jest bogate. Czyli my na dobrą sprawę możemy sobie powiedzieć, że w krajach wysoko rozwiniętych jest duże zatrudnienie w usługach, co świadczy o tym, że te kraje są bogate i zapotrzebowanie na te usługi jest duże, bo ludzi na korzystanie z tych usług po prostu stać. I w takich krajach usługi są największym producentem produktu krajowego brutto. Co to jest produkt krajowy brutto? To jest wartość dóbr i usług wypracowanych, wyprodukowanych, stworzonych w kraju. Co to znaczy? Każdy wyprodukowany produkt, każda świadczona usługa ma swoją wartość. I teraz im więcej się produkuje, im więcej się sprzedaje w sklepach, im więcej się świadczy usług upiększających, edukacyjnych, tym większa jest wartość produktu krajowego brutto. I teraz oczywiście kraje wysoko rozwinięte mają dużo produktów produkowanych, dużo świadczonych usług, więc ten produkt mają wysoki. Kraje słabo rozwinięte, niestety niski. I w tym momencie możemy porównywać kraje bogate i biedne, chociażby na podstawie tego produktu krajowego brutto. No i proszę Państwa, Francja bogaty kraj, no to domyślamy się, że ma świetnie rozwinięte usługi. I to są chociażby usługi transportowe. Pamiętajmy, że bardzo gęsta sieć dróg, bardzo duża liczba samochodów, no Francja produkuje samochody, więc drogi, transport samochodowy, ale również produkuje pociągi, więc transport kolejowy. Bardzo gęsta sieć lotnisk, no oni produkują też samoloty, czyli Airbusa, więc świetnie funkcjonują usługi transportowe. Ale proszę Państwa, skoro świetnie rozwinięty przemysł, nowoczesnych technologii, to oczywiście bardzo dobrze rozwinięte usługi badawczo-rozwojowe, czyli takie, które wynajdują te nowości, odkrywają te różne cudeńka, które potem możemy wprowadzić w naszych nowoczesnych produktach. I tutaj te usługi świadczą oczywiście ośrodki naukowe, które często lokalizowane są w tych technopoliach, o których mówiliśmy. No proszę Państwa, Francja to handel. Jeżeli produkują dużo świetnych produktów, to oczywiście, że je sprzedają. Więc jest w czołówce, w pierwszej dziesiątce krajów najbardziej handlujących na świecie. Oczywiście również usługi telekomunikacyjne, telefonia, telewizja, ale również usługi finansowe, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe na bardzo wysokim poziomie. Wiele międzynarodowych firm ma tam swoje siedziby. No i proszę Państwa, nie możemy zapomnieć o usługach turystycznych. Francja, Paryż jest najczęściej odwiedzaną stolicą w Europie, jak nie na świecie. Jest dużo romantycznych komedii, które odgrywają się właśnie w Paryżu. Natomiast no, jeżeli jest bardzo dużo turystów, to jakby cały przemysł turystyczny, tak? Czyli to wszystko, co jest z tym związane, sieć hoteli, sieć restauracji, połączeń lotniczych i nie tylko, muzea, wyciągi narciarskie, bo góry i trasy zjazdowe, jak również kąpieliska, bo przecież ma dostęp do morza. No i firmy, które zajmują się obsługą turystów, organizowaniem tych różnych atrakcji, więc potężne zatrudnienie w turystyce i potężne zyski z tej turystyki. Proszę Państwa, zwiedzanie Francji to nie tylko zwiedzanie Paryża. Oczywiście Dama Paryża, czyli wieża Eiffla, która jest symbolem Paryża, ale tak naprawdę całej Francji. Jest to konstrukcja, która miała być tymczasowa, ale stała się symbolem i jedni mówią, że jest brzydka, drudzy, że jest piękna, ale na pewno jest niebywałą atrakcją. Sam Paryż i muzea, ale o tym już przecież mówiliśmy. Natomiast regiony Francji, proszę Państwa, Prowansja, która słynie z pól lawendowych i produkcji perfum. Najstarsze na świecie wytwórnie perfum tam, w Gras, mają chociażby swoją siedzibę. Ale to nie tylko Prowansja, ale proszę Państwa, regiony, które znane są z produkcji win. Szampania, Bordeaux. Są wycieczki, które odbywają się właśnie śladami winnic, na których można degustować wina. Dalej, szlakiem francuskich zamków. Również niesamowita atrakcja. Ale południe Francji, słynne bulwary, Cannes, w którym odbywa się festiwal filmowy, ale również Nicea czy Saint-Tropez. Jest tylko wypoczywać. A kuchnia francuska? Kto nie chciałby, nie wiem, spróbować ślimaka czy żaby? Czy ja na przykład uwielbiam francuski crème brûlée? Czy makaroniki, takie ciasteczka kolorowe. Więc moi kochani, jakby Francja jest niebywale atrakcyjna i na pewno mielibyśmy co tam robić i każdy znalazłby coś, co go interesuje. Wy na pewno dużo czasu spędzilibyście w Euro Disneylandzie, który również we Francji jest. Okej, moi kochani, tym bardzo pozytywnym akcentem kończę dzisiejszą lekcję i do zobaczenia na następnym.